Człowiek orkiestra i złota rączka. Myśli o założeniu hodowli ślimaków, wędzarni i teatru w stodole. A wszystko to w samym sercu Parku Krajobrazowego. Jak sam mówi, szuka kobiety z talentem do wszystkiego. Jak potoczą się jego losy w programie? Czy uda mu się znaleźć miłość? Prowadzę to gospodarstwo ekologiczne i gospodarstwo też agroturystyczne. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta, bardzo mi miło. Ignacy. Pięknie tu u ciebie. Tereny są tu tak piękne, no to trzyma mnie tu coś, siła magiczna. Tu ma być teatr? Tak, to takie teatry stodolane będą. Ale to jest twój pomysł? Ty na to wpadłeś, żeby ich tutaj zaprosić? To znaczy, tak, no, są tak z kolego, nie? Bo akurat rozmawiałem, mówię, mam tą stodołę wolną, nie? To dla turystów czy tego. On mówi, słuchaj, tu kurczę, ja widziałem, że tam w Smolanach, nie? Też występują. No i podłapałem to jakby ten pomysł i no i tak pomyślałem, że to trzeba zorganizować. Będzie scena zrobiona, tak? No, a ty byś mógł wystąpić na tej scenie, jakby ci zaproponowano? No, jeżeli by zaproponowano i bym podołał, to na pewno. Spróbować bym chciał. Właśnie teraz jest tak, że to na tej wsi, to te panie nie chcą tak zbytnio być i to jest problem. Jedna mówiła, gdybym w mieście, to bym chciała ciebie, ale... Próbowałem w mieście, ale nie dałem rady w mieście po prostu, bo jakby było mi za mało miejsca, nie? A co ty możesz dać kobiecie? No, mogę dać spokój, mogę dać... no jakby to powiedzieć, kiedyś to opiekę się dawało, nie? A teraz to azyl, wdzięczność, dużo takich rzeczy, które będzie chyba potrzebowała, no. A inwestowałbyś w nią, na przykład, jakby chciała jakąś nową sukienkę? Nie, no to inwestować to jak najbardziej, no bo nie wiem, dla mnie akurat jak w ładnym ubraniu, czy ładnie ubrana, to aż oczy błyszczą z pożądania w ten czas. No, akurat tak się złożyło, że miałem tam, nie powiem, miałem kobietę ładną, bardzo, ale wyjechała do Niemiec, do Frankfurtu. No już nie wróciła tam, bo była bardzo ładna, to widocznie ktoś mi podebrał. No bolało, no na pewno, bo to każdego boli, jak ktoś kogoś kocha. Długo się leczyłeś? Długo zapominałeś? To znaczy, no tak muszę powiedzieć, z początku to... taki, no nie wiem, no, tak jakby powalony z nóg byłem. No ciężko mi było, naprawdę. Jesteś gotowy, żeby ponownie zaufać kobiecie? Nie, no oczywiście, no bo większość jest ludzi porządnych, także ja jestem optymistycznie do wszystkiego nastawiony zawsze, czy tam bieda, czy coś, to zawsze tam jakoś chcę podołać. Wiem, że na przykład jestem w dołkach niesamowitych i zawsze jakoś tam wylazę z tego. A jak wygląda ta wymarzona? No ideał to może by był taka akurat jak ty jesteś, no ale... ale to różnie z tym bywa, nie? Musi ta kobieta mieć te coś zawsze, tak jak mężczyzna musi mieć te coś, ja uważam. Nie musi być ładny, nie musi być... musi tylko te coś mieć. A ty masz to coś? Myślę, że mam, a czy dla kogoś mam, to tego nie wiem. Raz byłem u cyganki, cyganka powiedziała, że jeszcze będę miał syna, że będę miał mądrą kobietę, nie? Także trudno mi określić, co, w kim się zakocham. To ponoć chemia, czy tam, no nie wiem. Jak myślisz, ile kobiet do ciebie napisze? Ile do mnie napisze? No myślę, że dużo napisze, no bo... Dlaczego mi nie napisać? No myślę, że aż taki w porównaniu do swoich kandydatów zły nie będę. Szanowne, drogie panie, piszcie do mnie jak najwięcej. Czekam na wasze listy. Czy będzie któraś moja pani, czy nie będzie, ale jedna na pewno będzie. Bo sobie już tak postanowiłem. Jeśli Ignacy to idealny partner dla ciebie, wypełnij zgłoszenie na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl oraz wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Ignacy.